Cześć, tu Mateusz Zafore Polska, ABC ładowania samochodu elektrycznego. Zapraszamy na odcinek. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku zebraliśmy wszystkie Państwa pytania, zebraliśmy wszystkie treści z naszych poprzednich filmów i shortsów, które cieszą się popularnością. Jak widać, troszeczkę wracamy do korzeni, bo ten film powinien pojawić się już dawno, ale pytania, które Państwo zadajecie, sugerują, że wymagacie tej wiedzy jednak podstawowej i zebraliśmy to wszystko w jedno, czyli kilka najważniejszych pytań, kilka najważniejszych tematów dotyczących ładowania elektryka. Ze mną są trzy stacje. Po pierwsze, różnią się gabarytowo. To jest stacja naścienna, to jest stacja szybkiego ładowania DC, to jest stacja AC, wolnostojąca. No właśnie, gabaryty. Gabaryty w tym wypadku mają znaczenie, jeśli chodzi o moc także. Czyli tutaj wzrost gabarytowy jest wprost proporcjonalny do wzrostu mocy, z jaką można ładować. To jest stacja ładowania naścienna, którą używacie Państwo w domu. Jest ozdobą Waszego garażu. My produkujemy stacje, które mogą ładować Wasz samochód prądem przemiennym z mocą do 22 kW i nie zajmują żadnego miejsca. Do opłat przejdziemy w ostatnim akapicie, bo to jest dużo tańsze niż ładowanie stacją, ale nie uprzedzajmy. Druga stacja, czyli ten średni gabaryt, stacja wolnostojąca AC, jak widzicie Państwo, ta ma dwa konektory, co nie wyklucza jej jako jednostki biznesowej, czyli jeśli prowadzicie hotel, agroturystykę, restaurację, czyli wszędzie tam, gdzie ludzie zatrzymują się na nieco dłuższy pobyt, dłuższy niż godzina na przykład, taką stację możecie sobie zakupić, przy czym podkreślam, ładuje ona prądem przemiennym AC z mocą do 22 kW na konektor, łączna moc 44 kW, no ale tylko te 22 przy przemiennym możemy zastosować. No i stacja numer 3, największa gabarytowo, stacje, które znacie z tras, krótko mówiąc. Z parkingów przy wielkich halach, przy wielkich sklepach, z stacji paliw tradycyjnych, gdzie też coraz więcej stacji ma swoją stację ładowania na parkingu obok dystrybutorów. No i tak jak powiedziałem, ten gabaryt ma swoje uzasadnienie, jeśli chodzi o moc, bo ta stacja może ładować samochód z mocą do 180 kW. Mamy tutaj takie złącze jak... Ale nie, przejdźmy do drugiego akapitu. Złącza. Proszę Państwa, te dwie stacje, które ładują prądem przemiennym, mają złącze typu drugiego. Wygląda to w ten sposób. Nieraz martwicie się tym, że chcecie kupić elektryka, a przecież tyle jest tych treści w internecie, tyle jest tych złącz, typ pierwszy, CHAdeMO, typ drugi, może nie będzie nam to pasować, tej infrastruktury nie ma. Nie, drodzy Państwo, jeśli Wasz samochód jest kupiony po 2013 roku w Unii Europejskiej, jeśli nie jest z lat wcześniejszych, nie pochodzi z rynku azjatyckiego, na 99% stacji ładuje się złączem typu drugiego w wersji prądem przemiennym. Tak samo tutaj, także o to możecie być spokojni. Tutaj mamy dwa dodatkowe złącza, o czym zacząłem mówić wcześniej. Jest tradycyjne złącze typu drugiego, bo ta stacja umożliwia też ładowanie prądem przemiennym. Natomiast główną zaletą tej stacji i celem, dla którego ona powstała, jest przecież ładowanie szybkie. A więc mamy tutaj inną końcówkę, która nazywa się CCS2. Ta ma dwa konektory i też, tak jak w poprzednim przypadku, na 100% naładujecie swój europejski samochód tym konektorem prądem stałym DC. Czyli dwie rzeczy. Konektory, możecie spać spokojnie. Trzecia sprawa, o którą pytacie, w jakim czasie naładujemy nasz samochód? Banalnie prosta sprawa, podstawa matematyki. No jeśli ta stacja ładuje z mocą do 22 kW, ta też, a ta z mocą do 180, no to najpierw musicie się dowiedzieć, jaką baterię ma samochód, który chcecie kupić. Weźmy sobie przykład Renault Zoe, które użytkowaliśmy, miało 50 kWh pojemności baterii, co tak naprawdę jest wartością brutto, 45 można było ładować. No to matematyka, 22, 22, 22, 180, przy czym tu będzie jedna wątpliwość, którą rozwiejemy. No 22, a 45 ładujemy, no to jest dokładnie 2 godziny. Tutaj podobnie. Tutaj 180 kW, gdyby ta bateria przyjęła, to byłoby
15 minut, ale baterie w tych mniejszych samochodach nie przyjmują z reguły takiej mocy. W tych samochodach bardziej premium, w samochodach droższych, powyżej 150 tysięcy złotych czy 200, są samochody, które przyjmują 300 kW. Więc jeśli jesteście na trasie swoim fajnym samochodem, 180 kW, baterię macie powiedzmy setkę, ładujecie ją 40 minut. Tam w tych samochodach lepszych zasięgi są też większe, bo zrobicie wtedy 450 km, w zimie 350. I to już jest fajna opcja. Także to jeśli chodzi o czas ładowania. Czwarta sprawa, ceny. To macie w domu, to macie w swoim małym biznesie, to kupujecie mając elektryka na trasie. Jeśli to macie w domu, no płacicie za kilowatogodzinę, drodzy Państwo, tyle, no ile płacicie operatorowi, nie wiem, chyba około 80 groszy, chyba teraz jest stan na lipiec. Jest to taryfa domowa, która jest taryf G, więc tam nie wiem, czy złotówki chyba nie przekracza za kilowatogodzinę. No to prosty przelicznik. 45, no to około 40 zł, 35 zł płacicie Państwo za naładowanie baterii, która zrobi Wam w samochodziku typu Renault Zoe 350 km w lepszym samochodzie. No to, ale wtedy więcej też wydacie. Także głupotę powiedziałem. Więcej zużyjecie. Tutaj prowadzicie Państwo biznes albo korzystacie z takiej małej, wolnostojącej stacji ładowania. Ceny za w komercji, ceny za kilowatogodzinę ładowania prądem przemiennym to około między 1,80 zł a 2,10 zł. Czyli to już jest dużo drożej. To się bardziej opłaca, jeśli macie samochód jako drugi samochód w domu, jakiś mały, dojeżdżacie do pracy, ładujecie to w domu w sobotę, a jeszcze gdyby to było z autokonsumpcji fotowoltaicznej, to jest całkowicie za darmo i kręcicie się tym cały tydzień. To no już trzeba zapłacić operatorowi, bo każdy po drodze musi zarobić. A ile kosztuje ta super wersja ładowania prądem stałym? No tutaj ceny od 2,95 powyżej zaczynają się za ładowanie szybkie, ale pamiętajcie Państwo, że robicie to rzadko. No nawet jeśli jedziecie na wakacje raz czy dwa razy w roku, no to i tak wyjdzie to taniej albo porównywalnie, gdybyście płacili za normalne, tradycyjne paliwo. Piąta rzecz, przyłącza. Generalnie polecamy trójfazówkę, no tutaj no to jest zdecydowanie wymagana i zwiększenie mocy przyłączeniowej, jeśli ktoś chce być właścicielem takiej stacji. Tutaj trójfazówka, tutaj produkujemy też jednofazowe, ale drodzy Państwo, nie bawmy się w oszczędności wielkości 1000 czy 2000, no kiedy ktoś kupuje elektryka, ma swój garaż, ma swój dom, no to liczymy na to, że ten trójfazówka już na pewno będzie posiadał, więc mamy jednofazówki, ale polecamy trójfazowe z przyczyn oczywistych. Podsumowując, co dla kogo? To kupujecie Państwo do domu, do swojego garażu i ładujecie naprawdę w fajnych pieniądzach, korzystając z taryfy konsumenckiej. Z tego korzystacie Państwo na trasach, w agroturystykach, w hotelach, w wszelkich punktach, gdzie zatrzymujecie się na dłużej. A ci, którzy chcą to kupić, czyli właściciele takich punktów, no tutaj niestety już płacą więcej za kilowatogodzinę udostępnioną, bo to są już taryfy typu C, taryfy biznesowe. To dla kogo? No dla wszelkiej maści dzierżawców, deweloperów, właścicieli stacji benzynowych, właścicieli parkingów przy galeriach handlowych. No przykłady można mnożyć. No chyba najlepiej by było, gdyby to było jednak blisko dróg uczęszczanych, bo jest to wersja szybka. Ludzie nie będą czekać, nie będą zjeżdżać, chcą to zrobić szybko, wypić kawę i ruszyć dalej. Także mamy nadzieję, że udało się to wyjaśnić, te podstawowe sprawy w jednym filmiku, więc macie Państwo pakiet. W razie czego zadawajcie pytania. Tyle na dziś. Dzięki serdeczne. Widzimy się w następnym odcinku.